Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felix i zapraszam Was się na kolejny odcinek darmowych gier i dzisiaj pogramy sobie w to jest Royal Quest, firma wyprodukowane to jest przez firmę Kataoria Interactive, bodajże, ile się nie mylę. Dobra, my sobie wejdźmy do gry już. Dosyć fajna gra przeglądarkowa, Boże, źle mówię. Dosyć fajna gra już nawet po polsku, z tego co tutaj widzicie, fajny samouczek. Wziąłem sobie oczywiście łucznika i w tym momencie coś mi nam tutaj pokazują. Pyk. Pokażę im, że umiem strzelać i w ogóle. Tutaj mamy tak dosyć ładne menu. A, mam przejść do wolne miejsce. O. Zaraz. No czekaj. Ludzie. Weź mi ten miedziany guzik. Przynajmniej sobie wezmę. Dobra, tutaj ten samouczek pokazuje nam, co mamy w tej chwili robić. To idziemy otworzyć skrzynię, jakoby ktoś nam to zlecił, czyli ten Ron Fletcher tutaj. I pierwsza lekcja Rona wykonana. Dziękuję. Co teraz zrobisz? Załatwię to. Tutaj dosyć dziwnie się to trochę robi, ale trudno, no. Poziom zdrowia zwiększono 14, otrzymano 4 punkty. Dobra. Z racji tego... Dzięki za informacje. Coś mi się zdaje, że będę inwestował w celność. Z czym już przyda się do ataku. Akro i zręczność, tak? No. Zastosuj, bo inaczej to nam nic nie wyjdzie z tego. Tutaj mamy jakieś na razie zbroje i tak dalej. Ja tu poznaję dopiero ten świat tak naprawdę. Tak z wami naprawdę to jest drugi kontakt może tej gry. Chciałem zobaczyć, czy po prostu wszystko działa tak jak powinno. Na razie jest ok. Dosyć fajnie to wszystko wygląda tutaj. To jest na razie, nie wiem czy wspominałem, to jest zamknięta beta test, więc na razie nie jest jeszcze pełna wersja jako tako, ale już powiem wam, że zapowiada się ciekawa dosyć gra i myślę, że ja będę jako tako w to posuwał troszeczkę. Dobra, kolejne 4 punkty. I rozdysponuję je sobie znowu pomiędzy celnością i zręcznością. I może trochę w szczęście. Zastosuj. Co tu się... O, jakieś drzewko. Dobra, to weźmy tak. Weźmiemy sobie łowcę. I tak. Przetrwanie, pułapki, strzelanie. Ja sobie pójdę chyba w strzelanie. Tylko nie... jak to tutaj... działa wszystko. W sumie chyba nie wiem. Łowca, no. I co bym chciał? O, magiczne znamienia. Zdolność pasywna. Zdolność pasywna. Dodatkowo. A, nie, to dobrze wziąłem. Coś jeszcze? Zamknij, dobra. Tutaj wszystko jest ładnie, ten interfejs na razie też dosyć ładnie tutaj mi się widzi. I zobaczymy, co tak ciekawego w tej grze może nas spotkać. Dobra, jesteśmy w jakimś mieście w ogóle. Bukiet dla fauny Laury, rozumiem. Tutaj taka jakaś minimapa jest chyba. Skrzynia pocztowa, mistrz czarów. Tutaj możemy chyba kupować rzeczy, tak? To jest u Rona Fletchera i mistrza Garusa również możemy coś kupować, a tutaj... zapisz to miejsce jako punkt wskrzeszenia. W sumie nie. O, tu jeszcze magazyn jest. Okej. Okay. Spoko. Podoba mi się to. Tu mamy alchemika. O, tu mamy kolejne misje do zrobienia. To też ruszymy do nich. Znaczy do tych misji. Aha, to te kwiaty muszę zebrać. Śledź postępy, które zadania wykonujesz. Tutaj wszystko ładnie, pięknie opisane. Teraz, co robi ten łowca? A zresztą, coś z tych rzeczy dropi. Spróbujmy zabić sobie tego drewniaka. Zobaczymy, co to zrobi. O! Fajnie, że pokazuje taki damage. Dosyć fajnie to też wygląda wszystko. Fakt, że to jest w czasie beta testów, ale to nie zmienia faktu, że to tak ładnie wygląda. O,
jakieś fajne rzeczy z niego mogą wydropić. O, tutaj mamy zresztą podzielone na różne takie rzeczy, co do czego i tak dalej. Dosyć spoko. Jeszcze zostały nam trzy kwiaty do zebrania, więc bierzmy to. Pana drewniaka możemy przestraszyć. On się boi tylko dlatego, że z drewna jest. O, ktoś tu ładną pułapkę zasadził. E, chodź tutaj. Bo widzę, fajne rzeczy wydropiłeś. Zresztą to jest chyba gra troszeczkę nastawiona, tak jak większość tych MMO darmowych w tej chwili, na to, żeby kupować premium. Znaczy, w tej chwili dostajemy na początku 3 dni za darmo, ale potem jeżeli będziemy chcieli dalej grać na premium, no to będziemy musieli już niestety zakupić. Wow. Pokaż mi to. Dużo ciekawych rzeczy z ciebie wypadło. O, i pozbierajmy sobie przy okazji te rzeczy. Nie wiem, do czego to będzie potrzebne póki co, ale przy okazji jeszcze w tym momencie trenujemy swoją postać. Tutaj, o, tutaj z tego co widzę, zabijając pewne stwory, czy wszystkie stwory, awansujemy. Więc muszę poznawać na razie ten interfejs. Ja razem z wami go poznaję. Bo tak jak mówię, ja drugi raz dopiero tak naprawdę w tą grę gram, bo przed pierwszym razem trzeba było sprawdzić sterowanie mniej więcej i tak dalej. A teraz już uczę się tutaj wszystkiego po kolei, gdzie ja mam iść w ogóle, co z czym, na co i po co. Dobra, idziemy oddać bukiet temu facetowi. Dolina Tascony czeka na twoje przybycie. Dosyć fajny soundtrack, znaczy soundtrack. Fajne utwory tutaj dosyć lecą, podobają mi się. Takie przyjazne dla ucha. I w ogóle. Dobra. Możemy już wrócić, tak jak mówiłem, do miasta. O. Tutaj. Dla niej mam te kwiaty dać. Bukiet dla opieki, to dla ciebie. Dobrze, przekażę mu. Trochę biegania będzie jak zwykle. Ale nie ma tu jako takiej gadaniny, tylko mogę sobie w każdej chwili wszystko tutaj zrobić. Dobra, brzyskoszczoły. Polna brzyskoszczoła. No właśnie, polowałem na nią przed chwilą. O właśnie. No, mógłby zostawić to kutasiarz jeden. Wow, ile rzeczy. Dawaj to. Zobaczmy jeszcze, bo tutaj znowu awansowałem. Wytrzymałość też możemy trochę dać. Ale najbardziej mi na tym zależy. I namierzanie. Łowca dalej. Napar leczniczy. Zamknij. Nie została zapisana, czemu? Nie rozumiem tego. O ty! Przedziwny stworzeniaku. Zaraz, tu mi coś pokazuje. Ale tu nikogo nie ma. Może to tylko miejsca, w których te stwory się znajdują. Jako tako. W sumie to nie byłoby głupie. O! Już mam 3 zabite. Bo to chodziło, że zabite. Myślałem, że jakiś ząb czy coś. Ziołowa trawa. Ale to za chwilę. Wow, nawet złoto z tego wypada. Muszę się jeszcze dowiedzieć, co takiego ciekawego. Ej! Co ona potem z tych rzeczy robić? Ej, ale złoto mi zabrała. Szmata jedna. No co za debile, no. O, zielona trawa jeszcze do sobie. No, skubnę sobie. Nie żebym się bawił w zielarze czy coś, no ale. Dobra. Bo widzę, że coś mi tutaj się sypło, więc wracam do was za chwilę. Dobra, już jestem z powrotem. Niespokojny sen słodkich snów. Dobrze, odzyskam ją. Zaraz, to jest jakiś list. Aha, to są skrzynka pocztowa. Niestety w tej chwili żadnych listów nie mam, żeby wam nawet pokazać. Zaraz, mam tu... O! Zaraz, muszę sobie... Grilbia, znajomi, walka... O, tutaj jest okno postaci. Gdzie mam to niby położyć? Na co?
A na to. Rękawice łucznika. Łuk nowicjusza, atak 10. A ten ma karta ognia z kolei. Czyli dostaje takie podstawowe rzeczy. Takie, które... O, właśnie. Naucz strzelania postaci. Mogę... Cyk, cyk. Spróbujmy. Noczenie sercu podstaw alchemii. Złota perła. Gdzie ja takie gówno znajdę teraz? Co on tam strzela? Masz. Pomogłem ci troszeczkę. Nie rozumiem tej misji. Więc walić w to. Dawaj to. Zaraz. Poznanie z alchemikiem o ulepszaniu przedmiotów. Aha, czyli ja jeszcze nie zrobiłem pewnych rzeczy. Rozumiem, to jeszcze się wrócę. Kawał drewna. A, widzicie? Nie mogę wziąć kawałek drewna. Pewnie należy do kogoś i przez to nie mogę tego brać. Co mam zrobić? O! Pudełko z kartą transmutacji. What does it mean? Zobaczmy, co z tego kokonu może wydropić. Jeżeli jako tak, bo one mają 10 poziom. Ale pewnie mogą coś ciekawego mieć w środku. Łuk nowicjusza dalej. Takich nowicjuszy łuków to ja gówno sobie zrobię z tym. Len. No cóż, będę z tego pewnie tworzył jakąś crafting potem. Znowu 4 punkty doświadczenia. Celność. A, zastosuj. Cyk. I teraz... Aha, czyli musiałbym to... Teraz... A, nie, w tej chwili nie dostałem żadnego. Skorupa jajka i 7 złota. Ciekawe, co ja mam tutaj dalej w ogóle zrobić. Podstawowe ulepszenie... załogi nowicjusza? To jest mi? Ja bym sobie tutaj trochę pobiegał jeszcze i pozbierał pewne rzeczy. O! Szlak handlowy. Cóż, to jest jakaś zmiana terenu? No, teleport. Do pewnej tutaj lokacji. Bo zawsze można było sobie przeglądać tą lokację. Coś mi tutaj nagle się pojawiły znowu FPS-y we frapsie. Nie wiem dlaczego. Do skroniec. Dobra, myślę, że to chyba jeszcze nie jest dla mnie, chociaż w sumie ten zaskroniec nie był zbyt silny, więc cóż, ale ten zielony zaskroniec nie był zbyt silny, ale ma 8 poziom, o właśnie, oko węża, przyda mi się to kaj po co? Wilcza skóra, no się nie wiem co mam z tym robić, na razie zbieram, jak mogę tylko. Ale mało doświadczenia. O, widzę, że nie atakują stadami. To dobrze, przynajmniej tyle. Ło! Ten to był bogaty. Kawałek mięsa, ten też bogaty nawet. On dosyć szybko się respią, te stwory. Otrzymaj skrzynię, co to jest? Wow! Dobra skrzynia. Łowca. Przetrwanie. O to zaraz. Czyli one jednak tam atakują. Skubańcy. Po cholerę mi tego tyle. Dobra, wracam się stąd. Bo tutaj nie ma na razie czego szukać. Tylko tu sobie poobijam trochę stworów. Bo trochę więcej doświadczenia dostaję. A już mam 6 poziom, więc w sumie, no... Nie, dobra. Tutaj możemy jednak zostać. To mi
tutaj styka idealnie. Wow. Wow, wow, wow. Tym zaraz zabiję. No i co oni czego tutaj szukają? Pełno zaskrońców. Pełno wilków. Dobra, chyba się skuszę na małą miksturę uzdrawiającą. Dosyć sporo mi dało. Wilczy kieł. Ja już mam czwarte poziomy, to już raczej mi wiele nie będą robić. Za skroniec. Ósmy. Wow, pudło. O kurde. Dlatego warto właśnie tak jak ja robiłem, czyli ładować w celne strzały albo w krytyczne. O, 4 sztuki złota. Brawo, Bóg ci w dzieciach wynagrodzi. Dosyć dobrze to przyjęte, a w ogóle, o, czas jest tak samo skonstruowany z tym czasem, który jest normalnie. Dobra, tutaj nic. Chmiel jest, o, chmiel. Na piwo się przyda. Cyk. No. Chyba nic tu więcej nie znajdę. No dobra, nie będę już się tutaj za bardzo z wami rozkliwał na tym, co dalej zrobić. Chciałem wam przede wszystkim zaprezentować tą grę. A myślę, że bardzo ciekawa przygoda się tutaj szykuje. Póki co. I ogólnie nie wiem, czy odpowiedziałem wam, bo klucz ogólnie rozdawał ostatnio rok na swojej stronie. I właśnie od niego mam ten klucz do bety, bo tak normalnie, bo to jest ogólnie zamknięta beta, to nie jest tak, że to jest już otwarta beta, tylko zamknięta, po prostu trzeba dostać klucz, czyli jak musimy to po prostu dostać od kogoś, albo sami, no nie wiem jak to dokładnie wygląda, taka zamknięta beta. Dobra, wilcza kurtka, no buja się, już chcę zakończyć. Alt i L. Aha, lewy alt. Wow. Dosyć sporo. No, to ja żegnam się z wami i do zobaczenia wkrótce, może w kolejnym odcinku z serii darmowych gier. A teraz żegnam się z wami. Na razie.